Do czego służy sagan? Jaka jest prawidłowa wysokość hydrantu? Te i wiele innych zagadnień musieli zgłębić uczestnicy ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Do etapu gminnego przystąpili reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kościelec, jak również uczniowie zespołu szkół rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Uczestnicy turnieju zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-4, klasy 5-8 i szkoły ponadpodstawowe. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach, będą reprezentować gminę na turnieju na szczeblu powiatowym. Naprawdę niektórzy przyłożyli się do tego konkursu, to było widać po pytaniach. Pytania, powiem szczerze, że też nie były takie łatwe ze względu na to, że bazowały na pytaniach z ubiegłych lat. Dlatego, że już doświadczyliśmy, że gdybyśmy zrobili na przykład 30 pytań, to podejrzewam, że niektórzy by odpowiedzieli na 30 pytań i później by były dogrywki. Tutaj świadczą to, akurat bracia się tak przygotowali, że praktycznie odpowiedzieli na wszystkie pytania. W swoich kategoriach miejsce na podium wywalczyli szkoły ponadpodstawowe: Paulina Sielicka, Nikola Szymańska i Martyna Kałużna. Klasy 5-8: Jakub Biernat, Mateusz Biernat i Sandra Mruk. I najmłodsi: Bartek Sobczak, Szymon Kujawa i Magdalena Ćwiek. Słuchajcie, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, że wzięliście udział w tym konkursie wiedzy pożarniczej. Cieszę się niezmiernie, że tyle dziewcząt jest tutaj na sali. Zaobserwowaliśmy właśnie, że coraz więcej kobiet zapisuje się do ochotniczych straży pożarnych i bierze w nich bardzo, bardzo aktywny udział. Cieszę się, jeszcze raz podkreślam, że jesteście tutaj, bierzecie udział w tym konkursie, że ta wiedza dla Was i dla wielu pewnie jest bardzo istotna i ważna. Dla nas również, chcę powiedzieć, bowiem no, strażacy ratują życie ludzkie i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach.